Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Módlmy się może dzisiaj w sposób szczególny za tych, którzy wyszli z tej choroby, są uzdrowieńcami czy ozdrowieńcami i którzy mogą bardzo przyczynić się tym wobec tych, którzy jeszcze chorują czy będą chorować, oddając osocze. Jest taki apel ze strony lekarzy, którzy zajmują się chorymi, że bardzo jest potrzebne osocze krwi tych, którzy przeszli zwycięsko koronawirusa. W naszej diecezji taki punkt poboru tego osocza, po prostu za pomocą poboru krwi, jest w tak zwanym szpitalu dawnym miejskim przy ulicy Wyspiańskiego. Informacje możemy znaleźć szczegółowe na stronach naszej diecezji, czy na stronie. Pewnie też w wiadomościach parafialnych ogłaszanych w naszej diecezji. Pewnie wystarczy, że powiem jeszcze, że to do 60, chyba że ktoś jest wieloletnim honorowym dawcą krwi. Można oddawać to osocze, ale szczegóły szukać tam. Módlmy się o to, aby było wielu chętnych, którzy pomogą w taki sposób, czy wręcz uratują życie tych, których ta choroba dotknie, czy już teraz dotyka.